Wydarzenie dnia. Na wniosek ministra finansów pani Renaty B., premier Andrzej L. nakazał prokuraturze zatrzymanie muzyków zespołu Big Cyc. Akcja policyjna zakończyła się całkowitym sukcesem. Muzycy Big Cyca nie stawiali oporu i byli zupełnie zaskoczeni. Żaden z nich nie zdążył zaśpiewać ani wyjąć gitary. Muzykom zarzuca się lżenie przedstawicieli władz, działanie na szkodę państwa, a także liczne malwersacje finansowe. Są to przestępstwa zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Podczas zatrzymania policja zabezpieczyła narzędzia służące muzykom do dokonywania przestępstw, takie jak mikrofony, instrumenty i struny głosowe. Jestem niewinny, Policja, niewinny! Policja, proszę odejść! Pomówienia, to pomówienia! Tak, skujcie mnie, Tak się traktuje artystów w tym kraju! Nie mam z sobą nic wspólnego! Do pani list, czytałem gdzieś w gazecie, mam tu taką myśl, że tak jak konie owiec, ty mocno lubisz seks, więc co ty na to powiesz, by schrupać także mnie, ja jestem fajny chłopak i mięśnie silne mam, na pewno się spodobam i szczęście tobie dam, ty jesteś tak wspaniała i cwana jesteś też, podpisy sfałszowałeś, lecz nie oszukasz mnie, najdłuższy warkocz w Sejmie. Nie boję się prowokatorów. Bez przesady. To do kogo zadzwonisz w tej naszej sprawie? Do różnych osób. Do prezydenta Busha. Do pana Anana Kofana. Dobranoc Państwu.